Cześć! Cześć i czołem! Słuchajcie, pomyślałam, że w ramach takiego odpoczynku od Tuwima i tematów tuwimowych, chociaż źle to brzmi, ale myślę, że ten temat może zmęczyć i może być już taki przesyt tymi informacjami, na pewno dla mnie. Także w ramach takiego resetu i odwyku nawiążę do innego tematu, który już był poruszany na kanale, mianowicie dotyczący kapsułowej garderoby. Oczywiście odcinki o Tuwimie będą jeszcze, ich będzie mnóstwo, to wcale nie oznacza, że zawieszam serię, absolutnie nie, tylko w ramach takiego właśnie czegoś odświeżenia formatu wracam do tego odcinka o garderobie kapsułowej. Pamiętacie, wrzucę Wam kartę, jeżeli ktoś trafia tu po raz pierwszy i chciałby się dowiedzieć, o co chodzi. Robiłam taki eksperyment z 3 sukienkami z mojej szafy, które mogłyby mi po prostu wystarczyć na cały rok, bo pasują do każdej okazji, na każdą porę roku i są moje ulubione. No i powiedziałam, że jeżeli byście chcieli, mogłabym zrobić taką serię, tylko że już bardziej z takim podziałem na jesienno-zimowe i wiosenno-letnie. W międzyczasie uświadomiłam sobie, że mam takie 3 sukienki, które są typowo wiosenne i już na taki większy upał się nie nadają. Nie pasują też do pory jesienno-zimowej z racji kolorów i faktur i materiału, więc może co Wy na to, że dzisiaj będzie taki odcinek właśnie o tych 3 sukienkach stricte w takich, jakby to powiedzieć, outfitach, kompozycjach, stylizacjach wiosennych, no więc chyba pasujących do naszych nastrojów i obecnej pogody. To co, zapraszam Was i chyba zaczynamy! Na początku pokażę Wam te 3 sukienki, jak one wyglądają, a oczywiście będzie też oddzielny fragment z prezentacją. Bardzo bym chciała pracować nad sobą, żeby ta forma, te filmiki były takie krwiste, żeby tu była sama kwintesencja jak najmniej zbędnej gadaniny i żeby one były takie konkretne. No i jak już to mówię, to już konkretne nie są. Zaczynam od pierwszej sukienki. Trzymajcie kciuki w ogóle, żeby mi się udało to zrobić sprawnie. Pierwsza sukienka jest taka, to jest właściwie nowy zakup, tak naprawdę. Nowy, ale w sumie używany chyba. A tak, nawet nie ma metki, bo była, jest odpruta, więc, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Jest metka ze składem i z przepisem prania, to wystarczy. To jest taka sukienka, tym razem krótsza, właśnie w tym zestawieniu jedna sukienka będzie krótsza, taka do kolan. Ona jest luźna w pasie, ma bardzo przyjemny materiał, to jest taka bawełna. Podobno organiczna, cokolwiek to znaczy. W każdym razie ona też dzięki temu takiemu waflowemu wzorowi, ona się nie mnie. Albo inaczej, mnie się, ale nawet w przepisie jest powiedziane, żeby jej nie prasować. I w sumie przez to, że to jest taka krata, tego nie widać. Ma falbanki, ma tak zwany przeze mnie śliniaczek tutaj. Ma długi rękaw, zakończony nawet guziczkiem. No ogólnie jest urokliwa, bardzo w moim stylu. Ma też tutaj taką stójkę pod szyją, którą też bardzo lubię. No i ona teoretycznie mogłaby się sprawdzić też na zimę, tylko że jest krótka. Chyba, że do jakichś kozaków. Ale według mnie tak bardzo się wiosennie kojarzy. Może też jeszcze jesiennie. Może to będzie jedna z tych propozycji, która może być i na wiosnę, i na jesień. Także dołącza do tego chlubnego grona 3 uniwersalnych, ale ja ją jakoś tak czuję teraz wiosennie i ją Wam zaprezentuję później. Druga sukienka to jest po prostu moja wielka miłość sukienkowa. Ona jest w takim kolorze, w ogóle nie moim, w sensie takim, którego ja bym po sobie nie spodziewała się, ale z racji tego, że tak jak Wam mówiłam kiedyś w odcinku o minimalizmie, nie robię zakupów w sieciówkach i tak naprawdę nie robię takich zakupów intencjonalnych, że czegoś szukam, tylko jeżeli coś po prostu się mi trafi, na zasadzie, o, jest taka sukienka ładna, to biorę. Tak właśnie kompletuję swoją szafę, która już jest kompletna i wypchana po brzegi i właściwie nic więcej nie potrzebuję. Ta sukienka jest właśnie w takim kolorze seledynkowym, ma piękny, kwiecisty wzór. Te wszystkie sukienki, które tutaj prezentuję, są z naturalnych materiałów, także też dodatkowo plus dla nich. I to sprawia, że są uniwersalne. Ma taką też seledynową podszewkę, a ogólnie jest taką czystą zwiewnością. Ktoś kiedyś mi powiedział, to było nawet w pracy, że wygląda w niej jak Pani Wiosna. No to zaraz Pani Wiosna Wam się pokaże w pełnej krasie. No i ma piękny tutaj, bardzo mi się podoba, taki marszczony
dekolt i tutaj cały przód praktycznie. I rękawy takie wszyte z lekką bufką, piękne wykończenie pod szyją. No jest po prostu idealne. Uwielbiam ją, ale ona tylko właściwie się sprawdza na wiosnę. Trzecia sukienka to już jest taka propozycja niecodzienna, bo ten wzór jest taki bardzo, bardzo dekoracyjny i już ona jest taka biała, więc no, na pewno nie na zimę, na pewno nie do ciemnych rajstop, tak samo ta poprzednia zielona. Więc jest wiosenna, ma długi rękaw, jest długa, ma podszewkę białą, troszkę prześwituje mimo wszystko. Także trzeba na to uważać, albo i nie trzeba, jak to się czuje, jak to woli. Ja uważam. Ma tutaj bardzo ładny dekolt na guziczki i ja zazwyczaj się zapinam pod szyję, a w niej jakoś tak zostawiam te dwa pierwsze, bo ten dekolt wcale nie jest mimo wszystko głęboki. Ona sobie nasuwa, więc jak ona będzie bardziej przylegająca. Ona ma tutaj taki dosyć przylegający, przylegająca jest, nie jest taka puszczona luzem i dopiero gdzieś od połowy łydki ona się tak puszcza taką falbaną. Jedyny jej minus to są te troczki przy rękawach, przy mankietach, bo one bardzo lubią wchodzić do różnych napojów, zup i innych pokarmów i się brudzić, także trzeba na to uważać. No i to jest jedyny jej minus, tak naprawdę. No i to, że nie można jej nosić za bardzo zimą. I teraz powiem Wam, dlaczego, jakie mam kryteria do zakwalifikowania tych trzech sukienek jako takich uniwersalnych, kapsułowych. Bo pasują do wszystkiego i do wszystkiego mam na myśli jeden żakiet, który Wam będę prezentować. Wydaje mi się, że to ten. Mam dwa żakiety ogólnie. Właściwie nawet trzy, bo to jest też nowy w sumie nabytek. Taki bardzo ciekawy wzór, bardzo ciekawy kolor, taki brudny róż, nie miałam niczego takiego w swojej szafie. To będzie żakiet, w którym będę chyba mierzyć te sukienki. Czy pasują do tego żakietu, bo to jest taki wiosenny żakiet, cieplejszy trochę, żeby na wieczór też troszkę grzał, więc jest wełniany. No i trencz, klasyczny taki zielonkawy, taki khaki właściwie, khaki kolor. Trencz taki oversize'owy, bardzo oversize'owy, ale bardzo go lubię. On jest taki z takiej cienkiej bawełny, to jest praktycznie, on nic nie grzeje, ale żeby na zasadzie takiego zarzucenia na chłodny wieczór. No i do dwóch par butów wiosennych. Z tym, że z butami mam problem, powiem Wam szczerze, bo miałam mieć taką zasadę i mam ją w sumie, żeby nie kupować zbędnych, niepotrzebnych ubrań, jak najmniej w ogóle kupować, a najlepiej wcale. No ale okazało się, nie wiem jak to możliwe, czy macie podobne doświadczenia, to napiszcie mi koniecznie, że urosła mi chyba stopa. Nie wiedziałam, że stopa może tak długo rosnąć. No ale urosła mi stopa. Miałam kiedyś rozmiar 36, teraz no za nic w 36 nie wchodzę. Jeszcze te takie letnie buty, na przykład klapki, gdzie trochę ta pięta może wystawać, chociaż też nie powinna. No to jeszcze powiedzmy ujdzie, takich butów letnich nie kupowałam jeszcze, no ale musiałam trochę wymienić swoją szafę pod tym kątem. Kupiłam już kilka par butów, 37 teraz. No i mam taki dylemat, że muszę się rozstać z tymi 36. Na szczęście większość z nich jest w dobrym stanie, więc pójdą dalej, nie pójdą na śmietnik. Ale no ciężko, bo to były takie modele, do których byłam przywiązana, które mi pasowały już do wszystkiego, już miałam je tak ograne. Byłam zaprzyjaźniona z nimi, teraz muszę się na nowo uczyć nowych butów. No z jednej strony taka przymusowa trochę, przymusowe zakupy, kto by tego nie lubił. Pokażę Wam dwie pary butów, do których będę te sukienki testować. Pierwsza para to taka, właśnie, jakby to powiedzieć, mokasyny chyba? Nie, to nie są mokasyny. To są takie loafersy, takie półbuty wzuwane, które będą też do rajstop dobre. Jeszcze do cienkich rajstop można je założyć i ja tak noszę je. No ale takim niskim obcasie, tutaj mają taki bardzo dekoracyjny wzór. Piękny kolor, to jest taki kolor, taki bordo. I tutaj to złote wykończenia, no wyglądają tak królewsko bardzo. Czuję się w tych pantoflach jak jakiś Ludwik XVI. ale na pewno nie były drogie, bo były bardzo tanie i są skórzane w ogóle. Więc udało mi się coś takiego znaleźć, więc mam. A drugie to też jakaś niesamowita promocja i to już są takie bardzo, jeszcze nie nosiłam ich w tym sezonie, bo to są właśnie 37,
To taka nowość w mojej szafie, takie buty. Mają ciekawy taki wzór wężowy, też jest to skóra. No i apostas jest taki mikroskopijny i z racji tego, że mają otwartą piętę i tutaj jest tylko takie ciekawe zapięcie napięcie, to one raczej już do gołych stóp, chociaż ja wiem, może takie cienkie rajstopy też się sprawdzą, no, w zależności od pogody. One, tak powiem Wam, jak je tak trzymam tutaj w kamerze, to nie wyglądają jakoś super. Ale jak się je zestawi z jakąś sukienką, no to już inna bajka zupełnie. A, no i pomyślałam sobie, że może dodam do tego torebkę, bo właściwie w poprzednim odcinku zapomniałam o tej torebce. A ja mam tak, że nie mam co prawda takich torebek, podziałów na torebki zimowe, letnie. Mam w sumie 4 torebki, 2 duże i 2 mniejsze. No i takie po prostu noszę w zależności od pogody, od potrzeb głównie. Ale pewnie 2 by wystarczyły torebki. Pokażę Wam, do jakiej torebki będę te stylizacje, jaką torebkę będę dodawać do tych stylizacji. Ona też jest z outletu, jak wszystko. I o dziwo też skórzana, więc porządna, ładna, bardzo ładnie wykonana, taka różowiutka. Będzie pasować chyba do tego żakietu pudrowego, chociaż ona tak wpada bardziej w taki łososiowy kolor. Tylko tutaj dobrze pod to światło nie widać. No i taki pasek fajny, bo na ramię. Ja lubię nosić tak na ramieniu, nie przekładać tak, tylko po prostu o tak. Więc do tego się sprawdza, więc torebka jest bardzo wygodna. No i ona musi też pasować. Jak nie będzie pasować, to znaczy, że eksperyment się nie udał i będzie zakończony klęską, a Wy będziecie tej klęski świadkami. No to jeszcze zanim Wam pokażę tę stylizację, to powiem coś o tych moich kryteriach, bo one właściwie się nie zmieniają, więc ewentualnie odsyłam do tego odcinka, powtórzę się po prostu w tym. Sukienka musi być, żeby mogła być uniwersalna i składać się u mnie na kapsułową szafę, musi przede wszystkim być wygodna. To znaczy nie może mi nigdzie blokować tutaj w oddychaniu, ani w klatce piersiowej, ani w brzuchu, ani w płucach. Nigdzie absolutnie. Też musi być z takiego materiału, który się nadto nie mnie i dzięki temu po pierwsze nie trzeba jej prasować i żadnej z tych 3 nie prasuje. Po drugie, jak przewiozę ją w walizce, to ona potem na wieszaku się sama wyprostuje i też nie będzie taka, jak wiecie, jak psu z gardła, za przeproszeniem, wyjęta. Po trzecie, nadaje się do podróży, czyli wygoda, ale też taka uniwersalność, że na przykład gdybym musiała wejść do jakiegoś muzeum, to będzie odpowiednia. Na chodzenie po ulicy też nie jest zbyt strojna, chociaż ja akurat z tym nie mam problemu, żeby się zbyt stroić na ulicę. No i też do jakiegoś miejsca kultu też będę wpuszczona, bo rękaw, dekolt, tutaj wszystko jest pod kontrolą. No i co jeszcze decyduje o takiej uniwersalności? Już powiedziałam o tym. A, no i okazja. No to trochę tutaj zahaczyłam ten temat. Tak sobie zawsze myślę, czy ja tę sukienkę mogłabym założyć do pracy, czy mogłabym ją założyć na jakieś przyjęcie, czy mogłabym ją założyć na upartego oczywiście, do teatru. Jakieś wyjście kulturalne i czy mogłabym w niej po prostu chodzić po domu. I powiem Wam, że każda z tych, oprócz tej jeszcze nietestowanej, to taka nowość, sprawdza się w każdej z tych okazji i praktycznie do każdej, na każdą okazję już ją miałam okazję założyć. Nawet jak ktoś przychodzi do domu, to zakładam taką sukienkę i nie czuję się zbyt wystrojona, ale czuję się bardzo dobrze i swobodnie. Mogłabym nawet sprzątać w niej. No to chyba wszystko omówiłam. Zacznijmy teraz tę najprzyjemniejszą część, bo dość paplaniny, a będzie prezentacja. Chciałam Wam podziękować jeszcze raz za wszystkie subskrypcje, zachęcić Was do zapisywania się, do obserwowania kanału, jeżeli tylko macie taką chęć oczywiście, ale dla mnie jako, nazwijmy to, chociaż tego słowa nie lubię w kontekście YouTube'a, w kontekście siebie i tego, co tutaj robię, ale powiedzmy, że dla twórcy każda łapka w górę, każda subskrypcja, nawet każde wyświetlenie, w ogóle wszystko, każdy Wasz przejaw zainteresowania, komentarz, to w ogóle inna rzeczywistość, to już jest kosmiczny odlot. To każdy taki przejaw Waszego zainteresowania jest niezwykle wynagradzający i niezwykle uskrzydlający, także że bardzo Wam za to dziękuję. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam wrażenie, że to będzie już odcinek tubimowy. Także jeżeli ktoś nie przepada, no to trudno. Ale mimo wszystko zachęcam, bo warto.
Także życzę Wam miłego dnia, tygodnia, roku i w ogóle życia. Widzimy się niedługo, także nie żegnajmy się zanadto. Do miłego zobaczenia. Cześć! Up my appetite, don't leave me high and dry.